Jeśli chodzi o pogodę, no to on po prostu wie wszystko na ten temat. Co więcej, dziś wybrał sobie miejsce, specjalne miejsce do prezentowania tych informacji o temperaturze i o zachmurzeniu. Jest na Saskiej Kępie. A dlaczego? I w jakim towarzystwie? Właśnie. Dopiero teraz zauważyłam. Proszę wytłumacz nam wszystkim oraz dzień dobry. Dlaczego akurat stoisz u boku Agnieszki Osieckiej? Dzień dobry, witajcie, dzień dobry. Słuchajcie, kogokolwiek by nie zapytać ostatnio o pogodę, to wszyscy mówią, jest ona jak poezja. A właśnie skoro o poezji mowa, to jesteśmy właśnie dzisiaj w wyjątkowym miejscu dla polskiej poezji i dla polskiej muzyki. To pomnik Agnieszki Osieckiej. A pytacie, dlaczego się tu znajdujemy? Ano dlatego, że dzisiaj świętujemy rocznicę jego odsłonięcia. Sama Agnieszka mówiła o sobie kiedyś, u mnie jest blisko serca do papieru i to dzięki temu chyba właśnie pozostawiła po sobie tak piękne, prawdziwe teksty, które do dzisiaj rozbrzmiewają na polskiej scenie. Agnieszka Osiecka kiedyś o pogodzie w jednym z swoich tekstów napisała tak. Coraz trudniej po schodach, coraz puściej w kredensie, aż tu nagle pogoda. Taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. No jakże aktualne te słowa są dzisiaj i za te słowa pani Agnieszko bardzo dziękujemy. A my spójrzmy dzisiaj teraz na nasze mapy i sprawdźmy szczegóły pogody na dzisiaj. Tradycyjnie jak w ostatnich dniach poranek mamy jeszcze dość rześki, ale to tylko tak dla orzeźwienia przed rozpoczynającym się ciepłym. Wiatr lekko przyspieszy. Cóż, szanowni państwo, no, warunki atmosferyczne, więc wręcz idealne. A już tak dalej, właśnie cytując Agnieszkę Osiecką, nie odkładajmy na później ani piosenek, ani dentysty, ani egzaminów, a przede wszystkim nie odkładajmy na później miłości. Do zobaczenia za niespełna 30 minut. Oj, to prawda, nie odkładajmy na później wizyty u dentysty. No to prawie jesteśmy w domu. To oczywiście do Mariusza będziemy jeszcze, do Mateusza będziemy jeszcze wracać. A teraz powitamy. Pytamy Mateusza, jakim powietrzem dzisiaj oddychamy? Słuchajcie, no jakim powietrzem możemy oddychać, skoro napływa do nas z południowo-zachodniej części Europy, czyli z gorącej Hiszpanii, z rytmów flamenco, gdzie dzisiaj 31 stopni aż w Madrycie. Także jeżeli mamy od nich to powietrze, to i u nas ono podbije słupki rtęci, które skoczą dzisiaj nawet do 24 stopni w naszym regionie. A i jakość tego powietrza, oprócz tego, że będzie ciepłe, będzie też bardzo dobra i jest bardzo dobra. Mamy czyste, świeże powietrze w całym regionie, możemy oddychać zatem pełną piersią. No może nie wszyscy, bo zwłaszcza alergicy mają teraz trudny okres, a to dlatego, że mamy wzmożone okresy pylenia sosen, dębów, traw, kladosporium, czyli to są takie małe, mikroskopijne, niezauważalne ludzkim okiem grzyby pleśniowe, ale za to jak dobrze wyczuwane przez nasz organizm, które wywołują reakcje właśnie kataru, zapalenia spojówek, kaszlu i innych takich nieprzyjemnych. Ale mam też dobrą wiadomość dla was, bo nadchodzący weekend będzie przeplatany właśnie takimi opadami deszczu, nawet też burzami, więc on ten deszcz, te pyłki troszeczkę przygasi. Będzie wam się na pewno lżej oddychało. Ale o tym więcej szczegółów powiem za niespełna 30 minut. Do zobaczenia. Mateuszu, bardzo dziękujemy za te informacje. Tak sobie pomyślałem, że jeśli ktoś nie jest alergikiem, a jest na przykład pedantem i fanem swojego samochodu, to też bardzo cenna informacja. Tych pyłków jest tak dużo, że jeśli państwo dzisiaj stwierdzą, że faktycznie samochód jest taki brudny, że trzeba go umyć, to gwarantuję państwu, że dziś wieczorem już będzie brudny. A może nie myj raz dziennie, tylko raz na tydzień. Pyłki.